No i przed Wami namiot dachowy Thule Tepuy Autana 4, czyli przeznaczony dla 4 osób. My sprawdziliśmy go 2 plus 2, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci. W zupełności mieścimy się i mimo, że dzieciaki się dość żwawo przemieszczały podczas spania, a bazą raczej tutaj pojazdem, na którym to ten namiot rozkładany jest, jak widać, Toyota Proace Verso w wersji 9-osobowej, to 2-litrowy diesel z opcją oczywiście wymontowania i pierwszego, czy tam środkowego i ostatniego rzędu siedzeń, więc możemy mieć przestrzeń ładunkową wielką, natomiast przy 9 osobach, 3 rzędach siedzeń z tyłu mamy ponad 900 litrów przestrzeni bagażowej, tam pod tysiaka, więc naprawdę sporo, dokładając do tego choćby na przykład hak z platformą na rowery, no to mamy już kawał wyprawowego samochodu. Natomiast jeśli chodzi o namiot, to słuchajcie, tutaj ten, nazwijmy to daszek, z zamkiem dookoła, którego tutaj na pewno widzicie, daje tą możliwość, że tutaj możemy zamontować przedsionek, czyli wiatr, deszcz, zimna, niska temperatura nie są nam straszne, bo możemy sobie odpowiednio tym przedsionkiem zabezpieczyć drabinę, więc możemy bez problemu po drabince, choćby w klapkach, kapciuszkach, przejść sobie do naszego auta. Dodatkowo można tu rozłożyć podłogę. Dzisiaj tego nie robię, bo jest naprawdę mocny wiatr i tutaj wszystko fruwa, więc następnym razem. Zajrzyjmy zatem do środeczka. Jak zwykle większość, czy wszystkie w zasadzie detale są porządnie wykonane. Zaczepy na zwinięcie wejścia do namiotu, moskitiera. W bocznej części namiotu podobnie, jedno okno, drugie. Można sobie zrobić więcej światła i otworzyć górne okienka i oczywiście troszeczkę powietrza dodać. A tam można mieć też okno i w zasadzie drugie wyjście, chociaż tam drabiny nie zamontujemy standardowe, ale jeśli ktoś będzie miał stołeczek, tudzież dobrze się wspina po aucie, no to tamtędy też sobie oczywiście wejdzie. W standardzie wykonany materac, wygodny, spane już było, ok, i naprawdę fajnie się to wszystko sprawuje. Materiał, z którego jest ten daszek nad przedsionkiem zrobiony, naprawdę mocne zamki, porządne linki też, nie takie jakieś niteczki, a porządnie, że tak powiem, wykonane. Dobry sznurek użyty. Tutaj co ciekawe jest zapinka do drabiny, kiedy będziemy ją składać, żeby drabina nam jakoś nie skakała, nie podskakiwała, to sobie tym drabinę zamkniemy. Tutaj oczywiście mamy zwinięty, zrolowany pokrowiec, którym przykrywamy nasz namiot podczas transportu czy postoju. Zakończony jest zamkiem dookoła i o dziwo, mimo że dość ciasno zakłada się ten namiot, ten pokrowiec na złożony namiot, to zamek udało się zapiąć i to w zasadzie przy pierwszym, drugim użytkowaniu tego namiotu, więc nie powinno być z tym najmniejszych problemów, po prostu trzeba nabrać wprawy. Pałąki, jak to już w standardzie u Thule'a czy innych marek namiotów dachowych są, czyli sobie takie daszki rozkładamy z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. No naprawdę wszystko jak powinno być wykonane. Aby było nam wygodnie, a przede wszystkim równo w naszym domku, czyli w namiocie dachowym, oczywiście podobnie jak przy kamperach czy kamperwanach, warto stosować najazdy. Tutaj oczywiście od Thule'a razem zestawię z namiotem, więc przynajmniej tutaj jesteśmy mimo takiego dołeczka wyrównani. Prezentowana tutaj Autana, czyli ten namiot Thule, występuje w trzech, nazwijmy to, wersjach, czyli Autana 2, 3 i 4, czyli mówiąc o tym, dla ilu osób jest on przeznaczony. Również występuje w różnych wersjach kolorystycznych. A jak to na jakichś biwakowych wyjazdach bywa, nieważne czy na tydzień, czy na dosłownie kilka godzin, trzeba coś zjeść, coś wypić i mamy okazję tutaj sprawdzić bardzo moim zdaniem ciekawy, a przede wszystkim wszechstronny w użyciu, kilka rzeczy z firmy Situsami, czyli znowu taki fast and light, taki mini balist, czyli to co lubię i ta uniwersalność. Czemu o tym wspominam? Ano dlatego, że jeśli wyjeżdżamy choćby z namiotem dachowym, czy kamperem, czy swoją osobówką i naszym celem jest nie samo siedzenie przy stoliczku pod autem, tylko właśnie rower, spinaczka, jakiś trekking,
skitury, trzeba gdzieś niejednokrotnie zostawić auto i podejść. I cały dzień jesteśmy w trasie i nie zawsze uda się nam kupić coś w schronisku, wziąć coś w jakiś większy termos, czy lecieć cały dzień na kanapkach. Trzeba coś po prostu ze sobą wziąć i w czymś ugotować. Popatrzcie, takie małe coś to jest nasz garnek do gotowania oraz kubeczek i miska. Bez problemu chowamy go w plecaku, taki zestaw, czyli go rozkładamy, raz, dwa, i to jest garnek, który mimo swoich tutaj gumowych boków ma metalową podstawę i można w nim jak najbardziej wodę czy jakąś potrawę zagotować. Jest instrukcja, wszystko jest opisane. Oczywiście musimy chronić tutaj te brzegi, żeby płomień nie sięgał dalej. Przykryweczka i sobie gotujemy pyk. I na przykład taki kartusz z taką miską, z takim garnkiem, z taką miską, z takim kubeczkiem zabieramy. Słuchajcie, prawie nic miejsca nie zajmuje, bardzo, bardzo niewiele waży. No a możemy choćby sobie jakiś makaron, ryż, czy gotową strawę podgrzać po prostu, zrobić kawę, zalać. A propos kawy, oczywiście polecamy się z naszą kawą Coffee Camp, oczywiście 100% arabika, bardzo fajny, subtelny smak. Kawa przygotowana przez palarnię manufakturową. Więc no, dla smakoszy jak najbardziej warto. O kolejnych sprzętach z Sea to Summit opowiemy Wam niebawem, już pokazując go w terenie. No i zamykamy pokrowiec i słuchajcie, w pojedynkę, słowo harcerza, namiot złożyłem, tu sobie poprawię kamerkę. Bardzo fajnym patentem jest taki długi oto sznureczek do zamka. Zamek ma duże zęby, jest duży, czyli co to daje nam? No to, że jest po prostu mocny, pancerny. Oczywiście to musi być wyprostowane, namiot schowany do środka i nie wiecie, ile fabryka dała, bo to też można zniszczyć. Trochę się, no nie przyznam, mocowałem, bo jak widzicie, stołeczek jest, ale no da się samemu. Chwilę to trwa, więc w momencie, kiedy jest duży, czteroosobowy namiot, na wysokim aucie, stołek, gość z 1,70 m wzrostu, daje radę złożyć coś takiego, no to dwie osoby na kombi, czy na suwie, czy po prostu niższym aucie i ten namiot tu ciutkę mniejszy, naprawdę zrobicie to jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej. Więc wprawa, ja ten namiot składam drugi raz dopiero w życiu, podobne składałem, ale każdy z nich jest na innych gabarytów, ma drobne inne, że tak powiem, patenty w zależności od swojego kształtu, gabarytów i tak dalej. Tutaj są, tu jest pas, przekładamy go na drugą stronę i zaciągamy tak, żeby nie tylko na samym zamku i na sam materiał, nazwijmy to, trzymał, ale również taki pas. To jest w zasadzie taki pas jak samochodowy, można by powiedzieć, ten bezpieczeństwo, tego typu materiał. A to, słuchajcie, klejone, mega pancerne, to całe będzie w muchach i robaczkach, to po jakiejś trasie, to nie ma co się łudzić. Natomiast, no myślę, że spokojnie, wiecie, ulewa, wiadro wody na godzinę, nic tu się z tym nie dzieje. Ten kołnierz później po zamknięciu zawijamy. No i jest, że tak powiem, temat załatwiony. Ale co, znowu wywijamy ten namiot, ten wnętrze namiotu. Za każdym razem tu wychodzi, w każdym namiocie. Z tego nie unikniecie. Nie ma szans. Natomiast no wprawa, jeszcze wprawa. Jak, o proszę, wczoraj na przykład na tym miejscu, tutaj, miałem kłopot, żeby tam z sąsiadem zapiąć to, a dzisiaj już się fajnie ułożyło, pyk, jedziemy dalej, więc naprawdę trzeba częściej jeździć, a jak się częściej jeździ, no to będzie się nabierało wprawy. No i namiot zapakowany, jeszcze tylko ostatni rzep, pstryk i gotowe, zapięte te taśmy, o których wspominałem. Natomiast pokażę Wam jeszcze, jak to wszystko jest popakowane. Osobny pokrowiec oczywiście na te dwa łąki, które daszki naciągały. Osobny pokrowiec na śledzie. W nich są także klucze płaskie, 10, 13 i takie naciągi dodatkowe, które tutaj przytrzymują ten pokrowiec duży do przedsionka. Tu oczywiście pokrowiec na co? A na najazd. Jeden mamy tu jeszcze. Tu jest fajna kieszoneczka, można zawsze coś tam dorzucić, nie wiem, rękawice, kamizelkę i tak dalej. Natomiast tutaj mamy właśnie ten wspomniany przedsionek. No wybaczcie, ale dzisiaj wieje, bardzo wieje, więc muszę to sobie rozłożyć
innym razem, bo w pojedynkę przy wietrze wydaje mi się, że jest to niebezpieczne, choćby z tego względu, że tych metalowych sprzączek tutaj trochę jest i nie chciałbym nimi oberwać po oczach, zębach, tudzież uszkodzić karoserię naszego samochodu, co nie zmienia faktu, że no, jeśli korzystamy z takiego namiotu i z takiego auta, to prosta sprawa, nie jedziemy w pojedynkę, więc na pewno sami tego rozkładać nie będziemy. Nocne manewry wspinaczkowe zakończone, a my już szykujemy się do snu. Słuchajcie, no jest dość późno, bo jeszcze wyskoczyliśmy na sauny i jacuzzi, więc jest prawie trzecia w nocy. Temperatura na zewnątrz około 8 stopni, tak wskazywał termometr w samochodzie i tak wskazuje tutaj nasz taki, że tak powiem, PRL-owski, ale działa i zaraz sobie go weźmiemy do środka, do namiotu, bo właśnie na naszej Toyocie Land Cruiser od Karolina Toyota Bielsko jest ta oto nowość, czyli namiot Thule Approach w wersji M. I co tu jeszcze mamy? Oczywiście postawiony na platformie Caprock, zbiornik dodatkowy po krowce. Jutro tu jeszcze torbę sobie wrzucimy, ale żeby nam termika nie była straszna, to mamy tutaj taki ocieplaczek do środka. Właśnie kolega go tam zamontował. Zameczek tylko bzyk. Jesteśmy, dzień dobry. I mamy takiego waciaczka tutaj izolującego. Jak to będzie za godzinę? Dokładnie. Więc za chwilkę wam powiemy. Czy za chwilę? Nad ranem zmierzymy temperaturę, kiedy będzie w zasadzie najchłodniej. Ile tam w środku temperatury jest. No, w takich okolicznościach przyrody nocowaliśmy. Wczoraj na filmiku tego nie było. Wczoraj, kilka sekund temu. Natomiast, no niestety, deszczyk pada. Jest strasznie zimno i wilgotno, mimo że jest około 5 stopni. To, no, nieprzyjemnie. Nawet musimy się tutaj wspierać takimi sprzętami powerbankowymi, bo baterie niestety szybciutko się wyczerpują, natomiast w środku, dzięki tej wkładce, o której wam mówiłem i chwilę temu ją pokazywałem, czyli to zabezpieczenie takie termiczne, było około 13-14 stopni, bo bardziej tam nie nagrzaliśmy, bo nie mieliśmy za bardzo jak i naprawdę to zrobiło robotę. Oczywiście no, miałem na sobie bieliznę termo, puchóweczkę, czy puchowy śpiwór 650, czyli chodzi tutaj o tą sprężystość puchu, tutaj nie będę się na ten temat rozwodzić, ale to naprawdę dało radę, więc myślę, że no, zaliczony mamy pierwszy taki w zimowej aurze nocleg w namiocie dachowym. Da się, w nocy padało, wszystko suchutkie, no tylko teraz, no to niestety wychodzenie, pakowanie się, ogarnianie dookoła, ale w momencie, kiedy mieliśmy i koktajlik, i termosiku, herbatkę, jakaś kanapeczka, to czaśnięte śniadanko na górze, tutaj na porządnej naszej bazie, zjechane w fajne miejsce, naszą Toyotką Land Cruiser od Karolina Bielsko-Biała, Karolina Toyota Bielsko oczywiście, było w porządku. Tutaj od razu, jak sobie robimy okrążenie wokół auta, no to warto pokazać tą platformę Caprock, która po pierwsze ma zamontowana bezpośrednio za pomocą stóp, wyciągnięte z belek dachowych i tutaj wrynienkę, która jest w tym samym standardzie zamontowane. Dodatkowo mamy zbiornik na wodę, bo mieliśmy tutaj przestrzeń dodatkową. Namiot jest w wersji rozmiarze M, natomiast platforma jest w L, więc tutaj jechały z nami te najazdy. To jest pokrowiec, bo niestety przy ściąganiu się pobrudził, więc nie chcieliśmy wnętrza auta tutaj zabrudzić, więc taki oto zestawik. Oczywiście wyjście na drugą stronę. Platforma Caprock to jest nowość z Thule. Jest niezwykle mi się przydatnym i uniwersalnym sprzętem dla kogoś, kto oczywiście gdzieś jeżdża częściej, dalej ma dodatkowe akcesoria, bagaże, więc potrzebuje takiej, nazwijmy to, większej bazy, większej przestrzeni na dachu do
montowania różnych sprzętów. Więc tak jak wspominałem, po pierwsze można go zamontować na belkach. Tradycyjnie relingi, belki i montujemy właśnie naszą platformę. Lub jeśli mamy też stula belki, wymontowujemy z nich same łapy, czyli właśnie o ten element, i wsuwamy tutaj w tą przestrzeń, w tą belkę. Możemy oczywiście w tą, chociaż powinno się, że tak powiem, rozstawić w zależności, jaką mamy długość relingów, jaka jest wielkość, jaki rozmiar naszej platformy. Tak to rozkładamy, są w instrukcjach jasne informacje, jaki ten rozstaw w stosunku do obciążenia powinien mieć miejsce. Więc po pierwsze takie udogodnienie, więc to jest nisko, łatwo, nie dokupujemy dodatkowego akcesorium, mając belki, a wielu z nas już pewnie je posiada do swoich samochodów osobowych. Druga sprawa, no właśnie ta przestrzeń dodatkowa, jak mamy zamontowany namiot, to jeszcze mamy miejsce na no choćby zbiornik z wodą, pokrowiec, te podjazdy tam pod kołami, które są na górze jechały, można jeszcze torbę jakąś wodoodporną rzucić, czy na przykład, no nie wiem, rowerek dziecka, może już mi tu fantazja poniosła, ale da się, tak? Dodatkowo na froncie zdarza się, że właśnie ktoś używa dodatkowego oświetlenia, jakiś tam halogenów, szperaczy, jak zwał, tak zwał. No to też do takiej platformy jak najbardziej jesteśmy w stanie to sobie przyczepić. No taką lampę też możemy z boku zamontować. Jest wiele opcji na rynku, więc mamy doświetlenie wtedy przestrzeni wokół naszego pojazdu. Dodatkowo warto też wspomnieć, że czasami musimy gdzieś sięgnąć wyżej, coś gdzieś zaczepić na namiocie, czy przestrzeni wokół, gdzie dojeżdżamy do jakiegoś tam punktu, miejsca i musimy gdzieś sięgnąć wyżej. Ja wczoraj na to wchodziłem, 65 kilo, bez problemu, oczywiście z rozstawieniem tak stóp, żeby tam przynajmniej na dwie belki był nacisk, więc możliwości daje to naprawdę dużo, a składa się stosunkowo łatwo, prosto. No może są to jakieś tam puzzle, trzeba zachować odpowiednio, no, trzymać się jasno instrukcji i nie przeskakiwać o stronę lub dwie, żeby ją przyspieszyć, tylko krok po kroku zgodnie z instrukcją. No i co? No i da się. Da się, więc tyle tutaj można by powiedzieć od lat. Hołduję zasadzie, że ma być jasno, przejrzyście i no wszystko wyjaśnione, jak jest pozytywnie, jak jest źle. Choćby z naszą, co tu dużo mówić, drabinką, którą sam mogę osobiście powiedzieć, że pierwsze dwa rozłożenia już w innych poprzednich namiotach robiłem błąd, bo właśnie to zestawienie szczebelków było w połowie albo gdzieś na dole. Jest to niepoprawne rozłożenie drabiny, więc ona wtedy jest niestabilna i na to warto zwrócić uwagę. Bardzo cenną sprawą i istotną jest co? Są zapięcia, one są z drugiej strony. Mówię tu o systemie montowania namiotu do belek naszej platformy. A dokładnie widzicie, tam jest wejście na kluczyk, czyli tu mamy klucz, nikt nam tego nie ukradnie, podobnie jak w stopach, czego no co tu dużo mówić, brakowało w starszych modelach namiotów i oczywiście większość konkurencji tego typu zapięć nie ma. Dodatkowo zostaliśmy tutaj przez Thule wyposażeni w taką taśmę mocującą. Ja sobie tutaj pozwolę otworzyć. Hopla, jesteśmy na górze. Takie oto zapięcie na taśmie, zawinięte, kluczyk, ściągacz, prosto i bez problemu. Dodatkowo mamy jeszcze takie elementy, które możemy sobie w dowolny sposób w pionie, czyli tak jak jest teraz, bądź tutaj w szynie, w poziomie, przez całą tutaj długość to zamontować i na przykład jeszcze dodatkową jakąś taśmą czy linką przyczepić. To jest też używane, z tego co wiem, rozwiązanie, kiedy mocujemy jakieś ponadgabarytowe, czyli jakieś przedmioty, sprzęty sportowe, które wyjeżdżają poza obrys, tak? Do tego moglibyśmy równie dobrze przyczepić naszą czy platformę, czy namiot w przypadku jakiejś, nie wiem, mega wichury. Tu mamy kolejne miejsce, żeby coś przytroczyć, złapać, więc hopsa, tak to wygląda. A tutaj mamy
całą naszą przestrzeń bagażową, a w bagażowej przestrzeni mamy przy normalnie standardowo ustawionej tylnej kanapie 670 albo 680 litrów i to jest naprawdę mega dobry wynik, jeśli chodzi o auta typu no, SUV, terenówki, tak? My możemy oczywiście tą kanapę jeszcze położyć i wtedy no, zbliżamy się pod 2000, natomiast no, mając namiot dachowy, nie ma potrzeby specjalnie kłaść tutaj kanapy i dodatkowej przestrzeni zdobywać. No chyba, że gdzieś jedziemy z małą ilością bagaży, ale 4 osoby, wtedy myślę spokojnie, 2 osoby śpią w środku, 2 na górze. No i mamy całkiem niezłą tutaj wtedy sypialnię, pstryk. A tak z ciekawostek to pewnie wiecie. Przyciskamy, ciach i mamy dostęp. Parę słów może o naszym pojeździe. Land Cruiser to oczywiście już można powiedzieć kultowa marka, jedna z niewielu terenówek obecnych na rynku, która zbudowana jest na ramie. On występuje, z tego co się orientuję, aktualnie w jednej wersji silnikowej, czyli diesel 2,8 litra. Z podziałem oczywiście na wersję ze skrzynią manualną bądź automatyczną. Jest to, no co tu dużo mówić, terenówka z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście w wersji cywilnej, no bo z oponami, które oczywiście tutaj sobie poradziły z tym terenem, ale wjeżdżając jakieś już trudniejsze i stromsze, oczywiście wskazane byłoby nieco lepsze ogumienie. W środku no jest ekskluzywnie, tak jak na, można powiedzieć, jak w marce premium, bo świetne wykończenia, dodatkowo masa elektroniki, kontrole, wszelkiego rodzaju systemy i tutaj właśnie Toyota ma się czym pochwalić w tym obszarze, no bo jest jednym z pionierów tych wszystkich elektronicznych zabezpieczeń, różnych systemów, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy zarówno na drogach utwardzonych, w mieście, jak i oczywiście w terenie, czyli takie informacje, które mówią nam, jaki jest przechył samochodu, jak tam kwestie prześwitu, bo są dodatkowe kamery pod spodem, do tego kwestie odpowiednich stabilizacji i tak dalej. Pada w zasadzie od chyba 3 w nocy, a jest już koło 10. Musieliśmy trochę się wyspać i po śniadanku zabraliśmy się za opowiedzenie wam co i jak z tym autem i z tym namiotem. I słuchajcie, nadal przytulnie i cieplutko, aż się chce tu wejść. Chociaż nie będziemy wchodzić, bo wszystko tu pobrudzimy. Jak widzicie, każdy z tutaj elementów tego ocieplenia w miejscu, gdzie jest otwór, czyli okienko w tej części zewnętrznej, można też otworzyć. Czyli jak najbardziej, mimo zabezpieczenia termicznego, otwieramy to, otwieramy zewnętrzną warstwę no i mamy przewiew, mamy dostęp i świeżego powietrza, no a przede wszystkim też światła, więc tutaj jak to zwykle w namiotach wszelkiego rodzaju jest cała masa gdzieś tam właśnie otworów czy moskitier, o tak jak tutaj ta widoczna jest obecna. No i tak jak przed chwilką wspominaliśmy, to wnętrze jest zapinane już po rozłożeniu namiotu, czyli ważna informacja, kiedy rozkładacie namiot i później go składacie, tego nie powinno być w środku, bo to zaburzy, tak powiem, płynność i poprawność złożenia czy rozłożenia całego namiotu. Natomiast jest to naprawdę niezwykle łatwe. W montażu tutaj właśnie mamy takie zaczepy i zarówno za nasze elementy stelażu, jak i tutaj takie oczka, słuchajcie, chwila, moment jest założone, za chwilę wejdę, odepnę resztę, wyciągnę i będziemy składać namiot. Natomiast przy okazji, jak jestem tutaj w środku i nazwijmy to lekko tylko pada, ważne, ten stelaż jest inaczej nieco zbudowany jak poprzednie namioty, czyli Foothill czy Autana. Autany zresztą w tym odcinku chwilę wcześniej oglądaliście na Toyocie Pro Ace Verso. No po prostu jest to nowość, ma nowe rozwiązania. Ten namiot ma nieco inną konstrukcję i ten układ tego stelaża właśnie jest inny. Czy lepszy, czy gorszy, czy nie wiem. Rozkładałem na razie 2-3 razy tylko te namioty. Na pewno kwestia wagi
wygody złożenia, włożenia, lekkości jakby tego, że ten namiot jest naprawdę duży. On jest takim tunelem, tego jakby nie widać, ale tutaj jest taki niemalże prostokąt. To nie jest spadek, ścięcie i to też jest zasługą właśnie tego innego systemu tutaj stelaży. Zresztą namiot sam w sobie inaczej wygląda. Popatrzcie, pyk, dosłownie jedną ręką sobie można to odpiąć i mamy temat załatwiony. Zaraz będziemy dalej odpinać. A tu, jak wspominałem, otwieramy sobie to skrzydełko i tutaj jest też zamek błyskawiczny i sobie to otwieramy. No ale teraz otwierać tego nie będziemy, bo nam napada niestety deszczyk. Ja wspominałem kiedyś jeszcze przy testach namiotów, że troszeczkę mnie zdziwiło, że przy wejściu to wejście było jakby pochylone do środka, czyli w momencie, kiedy zrolowaliśmy tutaj nasze wejście i trochę padało, no to mieliśmy tutaj materac mokry. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Może z tej perspektywy tego nie widać, ale widać na pewno o tej płaszczyźnie. Popatrzcie, tu jest, no na pewno nie ma pionu, tylko jest odchył lekki od pionu. Czyli o właśnie, tak byśmy mieli, a tutaj jest wychylone. No, perfekcyjną, idealną sytuacją byłoby, gdyby się udało to jeszcze bardziej wysunąć i mieć jakiś tam daszek. Natomiast co, no to mamy w innych namiotach. Tutaj chodzi też o konstrukcję, o wagę. Nie wiem, czy przypadkiem tu by trzeba się gdzieś jeszcze rozejrzeć. Musiałbym się douczyć i dopytać może właśnie przedstawicieli Tula na Polskę, czy nie da się tego daszka, bo on ma otwory takie. Zresztą zaraz wam pokażę. Ja jeszcze... Hopla, może nie spadnę. Tak, tutaj widzicie, jest ten otwór, więc może tutaj da się też taki pałąk, jak tutaj mamy rozłożony, wstawić i mieć ten daszek naciągnięty. Tutaj nigdzie nie widzę tych otworów mocujących, no ale może. Tak czy inaczej, to są pierwsze testy, kolejne wyjazdy przed nami. Myślę, że podsumowanie jest krótkie. Rozkładanie o 3 w nocy namiotu po raz pierwszy, kiedy jesteśmy zmęczeni podróżą, spinaniem, kiedy pada deszcz, kiedy jest zimno, kiedy jest, no co tu dużo mówić, ciemno i mamy tylko czołówki, pokazuje, jak to jest proste, łatwe i intuicyjne. Więc jeśli w takich warunkach udało się nam bez problemu poprawnie rozłożyć ten namiot, ponaciągać i przespać się i w komfortowych i suchych warunkach przespać noc, spędzić noc, no to tym bardziej, jak jest ciepło, jak jest bezwiecznie, jak jest bez deszczu, jak jest po prostu no, fajniejsza pogoda i za dnia rozkładany namiot, wtedy jest tym bardziej łatwiej. Więc próbujcie, sprawdzajcie.